W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już ostatni dzień naszych rekolekcji. Nie martwcie się, może komuś z Was jest przykro i smutno, że ten czas naszych wspólnych spotkań dobiega końca. Ale słuchajcie, najlepsze ciągle przed nami. Tak naprawdę wszystko dopiero się zaczyna. Temat dzisiejszego dnia brzmi: otoczynie wszystko nowe. Droga, którą żeśmy odbyli, 33 dni rekolekcji, to jest zaledwie jakiś wycinek naszego życia. To jest zaledwie coś, co się w nas zapoczątkowało. Tak naprawdę dopiero ta relacja nasza z Maryją się buduje, może się staje coraz bliższa, coraz bardziej serdeczna. Tak naprawdę dopiero uczymy się w praktyce oddawać wszystkiego Maryi. Staramy się jakby o tym pamiętać, a nie iść przez życie samemu. Ale tą przemianę, o której sobie tutaj mówiliśmy, że to się będzie działo, że właśnie Maryja przez Ducha Świętego, mocą Ducha Świętego będzie nas kształtowała, to my tego dopiero będziemy doświadczać w przyszłości. I ja w oddaniu żyję zaledwie 4 lata. To jest naprawdę niedużo. I faktycznie są już konkretne rzeczy, które dostrzegam w swoim życiu, że Maryja mi pozmieniała, że Maryja mnie uporządkowała, że mnie przemienia. Ale jestem pewna, że jest jeszcze ogrom rzeczy, które Maryja wprowadzi w moje życie. Bo ona nie tylko je uporządkuje, ale ona też je zacznie przyozdabiać. Ona będzie w moje życie wprowadzała nowość, nowość Ducha Świętego, nowość życia Bożego. Słuchajcie, Pan Bóg jest zawsze nowy. Jezus Chrystus, choć jest ten sam, zawsze przychodzi do Ciebie w nowy sposób. Duch Święty nieustannie Ciebie odradza do nowego życia, każdego dnia, każdej chwili Twojego dnia. I oddanie Matce Bożej tak naprawdę dopiero Cię do tego uzdalnia, aby właśnie Trójca Święta mogła z mocą w Tobie działać i abyś Ty mógł kosztować owoców tego oddania w swoim życiu. Tak więc, chociaż nasze rekolekcje dobiegają końca, jutro wielki dzień Waszego całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję, to tak naprawdę wszystko dopiero się zaczyna. Życzę Wam powodzenia. Ostatni dzień naszych rekolekcji. Zawsze to jest moment radości, że doszliśmy do tego momentu, kiedy możemy powiedzieć jeszcze raz Bogu tak. Tak jak Maryja w Nazarecie powiedziała Bogu tak, kiedy przyszedł do niej Archanioł Gabriel. Powiedziała: Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. I co się wydarzyło po tym, kiedy powiedziała Bogu tak? Wszystko się zmieniło. Bóg wcielił się dlatego, że dziewczyna z Nazaretu, Maryja, powiedziała Bogu tak. Wszystko stało się zupełnie inne. Historia zwykłej dziewczyny przerodziła się w historię zbawienia. I to jest nasza droga. Każde nasze tak powiedziane Bogu zmienia nasze życie, naszą prostą historię w historię świętą. I zauważmy, że w każdym takim tak, które mówimy Bogu, towarzyszy nam Matka Boża, tak jak była w Nazarecie, przy początku historii zbawienia. Ona jest zawsze z nami, ogarnia nas i pomaga nam, abyśmy Bogu, tak jak ona, powiedzieli tak. Aby rozpoczęła się właśnie dzisiaj ta niesamowita historia i przygoda waszego życia. Bardzo pragnę, aby to tak, które powiecie Bogu, rozpoczęła
przygodę waszej świętości, abyście biegli jak olbrzymi duchowi w kierunku Boga, aby cały świat napełnił się radosną nowiną o tym, że Bóg nas kocha i żebyście tą radosną nowinę nieśli wy, abyście byli świętymi. Tego chce od nas Bóg. A żeby się ta przygoda zaczęła, trzeba Bogu powiedzieć: tak, jestem na to gotów. W tym zawsze wspomaga nas Matka Boża. Wiecie, mamy taką tradycję już u nas w domu, że w Wielki Piątek oglądamy zawsze Pasję Mela Gibsona, żeby jakoś zbliżyć się do wydarzeń Wielkiego Piątku. I w tym roku jedna scena zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, której wcześniej jakoś nie dostrzegałem. To moment z Drogi Krzyżowej, nie wiem czy kojarzycie, kiedy do Pana Jezusa zbliża się Maryja, a Pan Jezus mówi do niej: Matko, oto czynię wszystko nowe. Taki umęczony, dźwigający krzyż. Oto czynię wszystko nowe. W tym roku jakoś ta scena mocno mnie posprzątała. I okazuje się, że to są ostatnie słowa tych rekolekcji. Oto czynię wszystko nowe. To są oczywiście słowa z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 21. Zajrzyjcie, zaglądajcie w ogóle do Słowa Bożego codziennie, bo tam mówi Jezus Chrystus do was. Dzisiaj Apokalipsa świętego Jana, rozdział 21. A siedzący na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. Co znaczy, że wszystko jest nowe? Jak Kościół wierzy od momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Podzielę się z wami historią z mojego dzieciństwa. To w zasadzie była chyba pierwsza klasa szkoły podstawowej. Na katechezie katechetka opowiadała nam historię o Biblii, która do dzisiaj jakoś we mnie została. Jakoś dzisiaj na końcu tych rekolekcji myślę, że mogłaby mocno wybrzmieć z lekką modyfikacją. Otóż ona mówiła, że człowiek, który przeczyta całą Biblię, na jej końcu odkryje skarb. Ale o co chodziło? Że człowiek, który przeczyta całą Biblię, przyswoi tak dużo wiedzy, mądrości, ale też nawróci się, że na końcu tej Biblii będzie umieszczone lusterko i zobaczy tam nowego człowieka. Jeśli weźmiesz to do swojego serca, nie przeczytasz tego jako czytankę i przyjmiesz Ewangelię, przyjmiesz to, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem, to tu na końcu powinno być lusterko i zdjęcie Pana Jezusa, żebyśmy zobaczyli, jak jesteśmy do Niego podobni. Tego wam życzę. Żebyście po tych rekolekcjach, kiedy spojrzycie w lustro, zobaczyli odbicie Pana Jezusa. Żebyście byli bardzo podobni do Niego. Do tego prowadzi Maryja, do niczego innego. Ona nie prowadzi do siebie. Jej nie zależy na sobie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona prowadzi zawsze do Jezusa. I w czym naśladowanie Maryi jest najtrudniejsze? W jej postawie życiowej. W tym, jak ona żyła. Wróćmy do porównania, od którego te rekolekcje zaczynaliśmy. Że Chrystus jest jedynym pośrednikiem, to znaczy jest jedynym mostem łączącym człowieka z Bogiem. Ale na tym moście możemy chwycić Maryję za rękę. Tę, która ten plan wykonała w 100%. Tę, przez którą plan Boga zrealizował się w pełni. Ona nigdy nie wymiękła. Ona nigdy nie realizowała swojej woli albo nie słuchała podszeptów szatana, że Bóg cię nie kocha, że Bóg ci nie dał wszystkiego, że ten plan nie jest najlepszy. Przez jej pryzmat Pan Bóg może patrzeć na Kościół i powiedzieć: jest ktoś, kto się nie oparł, kto zrealizował mój plan w pełni, kto był zawsze posłuszny mojej woli. Myślę, że bez takiego rozumienia Maryi jest nam bardzo ciężko oddać jej wszystko i dać jej rękę i powiedzieć: prowadź po drodze, prawdzie i życiu. Prowadź mnie do Boga drogą, którą jest Jezus Chrystus, a którą to drogę Ty najlepiej znasz. Zupełnie szczerze, powiem wam, że dla mnie to był też niezwykły czas. Bo chcąc wam podać te treści, chciałem naprawdę serduchem się do nich zbliżyć.
żeby nie mówić czegoś, co, wiecie, wypadałoby powiedzieć albo trzeba by powiedzieć. Starałem się mówić rzeczy, które jakoś zbliżają mnie do niej i pozwalają mi pełnić wolę Pana Boga. Wiadomo, droga jeszcze długa. Dlatego nie ustawajcie na niej. Wszystkiego dobrego wam życzę, ale jeszcze za chwilę jest Adrian, więc nie wyłączajcie filmu. Życzę wam, żebyście oddali jej całe serducho. Pod zarządzanie. Żebyście jej wszystko oddali. Ale właśnie z serca, nie z tekstu. Tylko z serca. Jeśli uwierzycie, że ona ma taką rolę do odegrania, myślę, że nie będzie z tym problemu. Wszystkiego dobrego dla was. W Apokalipsie świętego Jana Apostoła jest takie zdanie, które właśnie się wypełnia w życiu każdego, kto się oddaje Maryi. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Po pierwsze, przez ten akt oddania schodzisz z tronu twojego życia i na tym tronie zasiada Bóg. I Bóg mówi: oto ja czynię wszystko nowe. To jest tak, jakby przez to oddanie, przez ten akt oddania odbywa się formatowanie twojego dysku. Gdyby nas porównać do komputera, to jest po prostu formatowanie dysku. Bóg ci wgrywa zupełnie nowy program. No, nowy program, czyli nowy styl życia, nowy sposób funkcjonowania. Program się nazywa Miriam. Wychodzisz ze swojego życia poprzedniego, zostawiasz to, co za tobą, czyli wciskasz escape, wychodzę z poprzedniego życia i Bóg ci mówi: mam dla ciebie nową rzeczywistość, nową przygodę, nową misję, nowe życie. I ty mówisz: wchodzę w to. Klikasz enter. To jest tak, jakbyśmy, kochani, mieli serce, którego nie da się już uratować. Potrzebna jest transplantacja, dlatego wymieniamy serce i wypełnia się na nas to słowo z księgi Ezechiela: zabiorę wam serce z kamienia, a dam wam serce z ciała. Nowe serce i nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Przez ten akt oddania na naszym sercu kładziemy pieczęć Jezusa i Maryi. Czyli wypełnia się na nas to słowo z Pieśni nad Pieśniami: połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu. Bardzo wam, kochani, dziękuję za te rekolekcje. Zapraszam was do jednej bardzo ważnej rzeczy, do tego, żebyście się podzielili swoim świadectwem z przeżycia tych rekolekcji. Specjalnie na tą okazję stworzyliśmy adres mailowy oddanie33@gmail.com. Zapraszam też was do tego, żebyśmy pozostali w kontakcie. Jeżeli macie jakieś pytania, zrodziło się w was coś, chcecie czymkolwiek podzielić się z nami, piszcie na ten adres oddanie33@gmail.com. Wasze świadectwo jest bardzo ważne, bo ono może zachęcić innych do tego, żeby też weszli na tą drogę. My zawsze, kiedy dzielimy się z innymi świadectwami, zawsze używamy tylko imienia, czyli to świadectwo pozostaje anonimowe, ale wasze doświadczenie nie ma pozostać anonimowe, bo Bóg nas kładzie na świeczniku jako światło dla świata, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i aby chwalili Ojca, który jest w niebie. Więc zachęcam was, kochani, podzielcie się swoim świadectwem. Napiszcie na ten adres, pozostańmy w kontakcie. Możecie się z nami kontaktować przez naszego bloga Cały Twój, Cała Twoja, ale też przez właśnie ten adres mailowy oddanie33@gmail.com. Do tego was, kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Właśnie wybiła, kochani, godzina miłosierdzia, godzina 15, godzina, w której Pan Jezus obiecał, że wszystko, o co w tej godzinie Go poprosimy, przez Jego mękę da nam. Dlatego teraz chcę się za was krótko na koniec tych rekolekcji pomodlić. Panie Jezu, w tej godzinie miłosierdzia, w której miłosierdzie Twoje zwyciężyło sprawiedliwość, w tej godzinie, w której oddałeś za nas życie, w której dałeś nam Maryję za matkę, proszę Cię za każdego młodego człowieka, za każdego chłopaka, każdą dziewczynę, za każdego, kto będzie uczestniczył w tych rekolekcjach. Niech Twoja miłość żyje w tych osobach.
niech przyjmą tą łaskę właśnie, w której dajesz im i nam Maryję za matkę. Błogosław im, chroń ich od wszelkiego zła i Panie Jezu, przez całą Twoją mękę, przez wszystko, co dla nas wycierpiałeś, proszę Cię, abyś ich ochronił, abyś wypełnił ich życie wielkim błogosławieństwem, abyś ich zaprowadził razem z Maryją do Ojca Niebieskiego, gdzie im Bóg przygotował niesamowite mieszkanie. Niech tak będzie, Panie Jezu. Wierzę, że mnie wysłuchasz, ponieważ sam to obiecałeś, że w tej godzinie wysłuchasz wszystkiego, co jest zgodne z Twoją wolą, a to wiem, że jest zgodne z tym, czego pragniesz. Więc niech tak, Panie Jezu, się stanie. Amen. Dziękuję Wam, kochani. I mam nadzieję, że jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Szczęść Boże.